mnóstwo różnych atrakcji. Można podejść na stadion, choćby ten, który się buduje, i pooglądać sobie, oczywiście z nadzorem technicznym, w ramach zobaczenia budowy, która trwa. Można też przyjść na pierwszy mecz, który będzie na Stadionie Opolskim, posiedzieć w loży VIP, poglądać z partnerem, partnerką, być świadkiem tego pierwszego meczu historycznego na tym stadionie, który w przyszłym roku się otworzy. Oczywiście mnóstwo innych atrakcji, takich choćby partia szachów z prezydentem. Zachęcam, jak ktoś chce ze mną wygrać, przegrać, oczywiście będzie miał taką szansę. Łatwo skóry nie oddam, ale zapraszam do licytacji. W ten sposób zasiądziemy w ratuszu przed szachami i będziemy rywalizować. Gitara, która obok mnie stoi, jak ktoś lubi szarpać druty, tak żartobliwie mówiąc, jak najbardziej może to zrobić, ale jest też gitarą wyjątkową, bardzo zrobioną ze stali, ciętej laserem, więc niepowtarzalny, jedyny taki egzemplarz. Z autografem, chcę podkreślić, Jurka Owsiaka, więc myślę, piękna pamiątka. Sam chciałbym taką mieć. Mnóstwo innych rzeczy, które kojarzą się z kulturą, sportem. Miasto wspiera orkiestrę, stąd wiele różnych ciekawych pomysłów. Na koniec można się przejechać rowerem z prezydentem, całą rodzinną wycieczką rowerową, tylko proszę, żeby to było wiosną. Nie mam opon zimowych w rowerze, więc będzie nam łatwiej. Jest to już 32 raz, kiedy możemy wspólnie wyjść na ulicę naszego miasta. Opole nie opuściło żadnej edycji. Także jesteśmy doświadczeni, już jesteśmy prawie na końcówce tych przygotowań, także dopinamy ostatnie guziki, ale można powiedzieć, że gdyby miało się zacząć jutro, to damy radę, mamy duże wsparcie ze strony włodarzy miasta, regionu, także tutaj nie ma żadnego problemu. Ostatnie takie szlify to jest właśnie te licytacje, gdzie odbieramy jeszcze gadżet, ostatnie takie zabezpieczenia, żeby każdy wolontariusz, których mamy komplet już od grudnia, wrócił przede wszystkim, i to najważniejsze, bezpiecznie do domu, ale tak, jesteśmy gotowi i czekamy z otwartym sercem na mieszkańców Opola, którzy będą wspierać nas w tych działaniach. Za każdym razem staramy się szukać takich przedmiotów, ale też doświadczeń, bo mamy właśnie doświadczenie w tym, że takie spotkania bądź jakieś zwiedzania takie szczególne, oryginalne mają duże powodzenie, cieszą się dużym powodzeniem wśród licytujących. Jednym z takich doświadczeń jest takie zwiedzanie akwarium w opolskim zoo, które jeszcze nie jest dostępne dla turystów, i będzie to atrakcja z tego względu, że osoby, które wylicytują taki voucher, będą mogły doświadczyć tego spotkania z tymi tropikalnymi rybami jeszcze w takim kameralnym miejscu, bo nie będzie jeszcze tam turystów, będzie można stanąć oko w oko z rekinem, przebić piątkę z płaszczką, czyli doświadczyć takiego bardzo, bardzo fajnego spotkania z tymi zwierzętami. Oprócz tego wiele innych właśnie doświadczeń i w naszych jednostkach kultury, na przykład spotkanie z dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki, który będzie oprowadzał po muzeum, i będzie też sesja nagrań w muzeum. Będzie oczywiście partia szachu z prezydentem, czy rowerowa wycieczka rodzinna również z prezydentem. Jak co roku gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przekazujemy tutaj oczywiście razem z miejskimi instytucjami kultury i naszymi opolskimi artystami wiele bardzo ciekawych przedmiotów, które można wylicytować. Tuż obok mnie tutaj prezentuje się ta wspaniała czarownica, która grała w jednym z przedstawień opolskiego teatru Lalki i Aktora, i oczywiście jest ona do wylicytowania. Jak co roku Opolski Teatr przekazuje jedną ze swoich wspaniałych lalek. Oprócz tego też stoi tutaj obok Opolska Karolinka, czyli unikatowa, wyjątkowa nagroda, która jest przyznawana corocznie przez miasto Opole na naszym opolskim festiwalu. Również ta statua jako jedyna jest do wylicytowania. Widzimy również tutaj statuetkę prezentującą naszego polskiego Pegaza, który w ubiegłym roku powrócił po wielu latach po renowacji na plac teatralny. Oprócz tego mnóstwo innych przedmiotów, jest między innymi plakat z wystawy poświęconej Urszuli Sipińskiej, która oczywiście plakat z dedykacją dla Jurka Owsiaka, dla orkiestry, który można wylicytować, a także dzieła opolskich artystów, między innymi przekazane przez Galerię Bąk Art Gallery, a także przez pana profesora Mariana Molendę. Jak zwykle ze strony sportowej mamy wiele fantów i wiele możliwości aktywności. Jest między innymi taki specjalny voucher od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który obejmuje 12 wejść na ściankę wspinaczkową, 12 wejść na lodowisko godzinnych i 12 wejść na basen Wodna Nuta. Mamy piłeczki, między innymi Odry Opole, Gwardii Opola, ZS Politechniki Opole i wiele, wiele innych gadżetów. Można zostać przez chwilę piłkarzem, można zostać członkiem sztabu szkoleniowego AZS Politechniki Koszykarskiej, a więc zapraszamy do licytacji. Każda złotówka się liczy na Wielką Orkiestrę.